Witam Was serdecznie z tej strony Anaconda. Zapraszam do oglądania unboxingu słuchawek Razer Kraken 7.1. Już samo pudełko słuchawek prezentuje się bardzo ładnie i sprawia, że mamy ochotę od razu założyć słuchawki i zacząć się testować. Na boku pudełeczka znajdują się parametry techniczne, porównanie analogowego mikrofonu z cyfrowym zamontowanym w słuchawkach. Z tyłu mamy opis elementów słuchawek, a na dole opis słuchawek w kilku językach oraz numery seryjne. Z tej strony znowu wprowadzenie do przestrzennego dźwięku audio oraz programu Razer Synapse. W środku oczywiście znajduje się informacja od twórców Razer, że gratulują nam dobrego wyboru kupna wyhypowanych słuchawek firmy Razer. Pomału zaczynamy uwalnianie zniewolonego Krakena. Domieramy się do niego, sprawdzając, co znajduje się w środku. Naklejki. Oraz instrukcje obsługi. Instrukcji obsługi z reguły się nie czyta, ponieważ lepiej przejść do testowania sprzętu niż zagłębiania się w lekturę. Jeśli jednak macie taką ochotę, nikt wam tego nie zabroni. Słuchawki włożone są w taki jakby zamszowy kartonik oraz spięte gumkami. Odpinamy i wyciągamy słuchaweczki. Teraz próbuję sobie poradzić z kablem, który jest związany. O, mamy je. Słuchawki są bardzo dobrej jakości. Podoba mi się ich wykonanie. Pałąk jest giętki, a muszle wygodne. Oprzyte bardzo fajnym, przyjemnym materiałem, skóropodobnym, który nie męczy, nie odparza uszu. Cyfrowy mikrofon, który w bardzo ciekawy sposób wysuwa się z muszli. Oraz gięte pałąki. Co po złożeniu ułatwia transport. Muszla z przegubem, który ułatwia ich osadzenie na głowie i dopasowanie. Mikrofon słuchawek jest elastyczny, można go dobrze dopasować. Przycisk na mikrofonie służący do jego wyłączenia. Słuchawki posiadają dość duży zakres regulacji, więc dopasują się do każdego kształtu i wielkości głowy. Z obu stron słuchawek na obu muszlach znajduje się logo Razera, które jak później pokażę po podłączeniu świeci w bardzo ciekawy zielony sposób. I oczywiście jak przystało na Razera, pozłacana wtyczka USB, by zredukować zakłócenia oraz kabel oszturowany, by zapobiec jego przerwaniu, przetarciu. Odkładamy je na razie do pudełeczka, zaraz pokażę wam, jak prezentuje się świecące logo po podłączeniu ich do komputera. A prezentuje się dokładnie tak. Loga znajdują się z dwóch stron. Podświetlany jest także mikrofon . W następnym kroku pokażę wam, czym konfigurujemy i w jakim programie ustawiamy wszystkie parametry słuchawek. Oto i on, Razer Synapse. Służy on do konfigurowania wszystkich urządzeń z firmy Razer. Jak widać w moim przypadku klawiatury, myszki i słuchawek. Jak wam wiadomo lub jak też właśnie się dowiedzieliście, słuchawki posiadają bardzo precyzyjny system przestrzennego dźwięku 7.1, który można dowolnie dostosować, który sprawdza się idealnie w różnego typu szczelankach i grach akcji. Pozycjonowanie jest bardzo precyzyjne i pomaga nam przeżyć w wirtualnym polu bitwy. Przechodzimy sobie do ustawienia audio. Oczywiście mamy tam pasek głośności. Bass Boost, który poprawia jakość basów i po prostu rewelacyjnie spisuje się w wszelkiego rodzaju wybuchach. Słuchawki posiadają bardzo dobrą normalizację dźwięku, która w zbyt głośnych momentach przycisza, a w zbyt cichych podgłaśnia dźwięk normalizując go. Znajdują się tutaj także suwaki do poprawy czystości dźwięku oraz volume level.
Przejdźmy teraz do ustawień mikrofonu, mikrofonu cyfrowego, którego jakość jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj oczywiście ustawienia głośności oraz normalizacji dźwięku wychodzącego z mikrofonu, który przydaje się w momentach, gdy krzyczymy, ścisza nam dźwięk, a gdy mówimy zbyt cicho, podgłaśnia, utrzymując go na równym poziomie. Oczywiście nie zabrakło także ustawień czułości mikrofonu oraz bardzo przydatnej redukcji dźwięków otoczenia, która spisuje się rewelacyjnie, tłumisz wszelkie klikania myszką czy przyciskanie guzików na klawiaturze, co jest bardzo przydatne. W mikserze możemy ustawić, które aplikacje będą odtwarzać dźwięk w stereo, a które w 7.1 przydatne przy ustawieniu programu do odtwarzania muzyki. Razer oferuje nam także Equalizer, którym jest już kilka zdefiniowanych ustawień. Możemy je także ustawiać ręcznie. Ja używam ustawienia Dance, ponieważ wzmacnia basy i wszelkie dźwięki w grach brzmią dużo mocniej. W ostatniej zakładce sterujemy podświetleniem słuchawek Razer, dokładnie loga znajdującego się na obu muszlach. Podsumowując, słuchawki są bardzo dobrze wykonane, grają świetnie, dźwięk przestrzenny jest bardzo pomocny w grach. No, mikrofon zastosowany w nich nie ma sobie równych na tle innych słuchawek gamingowych. Same słuchawki bardzo dobrze tłumią dźwięki z zewnątrz, więc nawet włączony odkurzacz nie będzie Wam przeszkadzał. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że filmik pomógł Wam w wyborze słuchawek dla siebie.